lata twórcy i myślę, że Leszek sam o sobie opowie i o pracach, które możecie podziwiać tutaj przed nami. Krótko, ale tak, poprosimy, oczywiście. Także zapraszam do gramu. Wiele rzeczy jest znajomych, niektórych już nie ma. I właściwie wszystkie są zrobione w obrębie tej ulicy Kościelnej i tylko dwie posesje na ulicy Lipowej. A wzięło mi się to z tego, no i rynek jest też. Wzięło to się stąd, że było już kilkanaście lat temu, już przed nowym rokiem, widziałem taki zakład fotograficzny, bo chciałem tam zrobić odbitki. Prowadziła to moja koleżanka, robili remane i mówi, że mają przeterminowane filmy. Nie mogą ich sprzedać, czy ja nie chciałbym ich wziąć. Ja mówię, bardzo chętnie. No i te przeterminowane filmy właśnie posłużyły do zrobienia terminowanych zdjęć. One mają takie specyficzne kolory, bo to jest jeszcze fotografia klasyczna, srebrowa. I mogę powiedzieć tyle, że najstarsze z tych, pierwsze z tych zdjęć zostało zrobione 1 stycznia 2009 roku. Czyli to nie tak dawno, ale to już będzie 15 lat. Był taki mroźny dzień, że ona leżała w łóżku chora i poprosiła mnie, żebym z synem poszedł na spacer. Wziąłem go do wózka, on miał wtedy pół roku. Jest tutaj, on nie ma świadomości, nie miał świadomości tego, co ja robię. A ja sobie poszedłem tutaj ulicami dookoła i rzuciłem aparat do koszyczka. I zrobiłem pierwsze zdjęcia, nie wiem właśnie, nie przejrzałem, czy one tutaj są, na pewno jest piekarnia Skierki, jest taki potwór na rynku stojący i jeszcze z tamtych było Świat Jary. Tak, jest Świat Jary, akurat tam widać tle, linkę świeci i tak dalej, jajka. No tak, potem przyszedł pomysł na to, żeby zrobić jeszcze taką serię zdjęć, nie jest dokończona, bo to jest Świat Rajstop, nie? Królestwo Pocztówek i tak dalej. No właśnie tego typu, takie śmieszne tytuły, ale jednak tutaj troszeczkę poważniej do tego podszedłem i pociągnąłem chyba przez rok, przy okazji powstał jeszcze taki cykl pod tytułem Drzewko, który parę lat temu był pokazywany w bibliotece, tutaj właśnie w stacji Kultura. To było 10 zdjęć drzewka, co miesiąc jedno zdjęcie zrobione z takiej samej perspektywy na ulicy Derdowskiego, tuż przy przystanku, czy to drzewko nie widać na Jabłonkach. Wiele lat nie robi, nie sprząta, nic właściwie. Więc ono kwitnie, owocuje, owoce opadają. No mam jeszcze mnóstwo tych zdjęć i zawsze mi się marzyło, żeby zrobić taką małą publikację w formie takiego spaceryku, gdzie zrobiłbym mapkę, a spacerek był tak ulicą Gdyńską, kawałek Dębogórską, przez rynek, ulicą albo Świętopełka, albo Kościelną, Mostową i na Lipową, czasami Lipową z powrotem. A to dlaczego tak? Bo tam woziłem syna do żłobka i odbierałem. I po drodze ten ciężki aparat, taki duży, na szerokie filmy, z kolorową filmem nosiłem i zrobiłem zdjęcia. No, są tutaj takie zdjęcia ludzi, których pewnie Państwo też znają, no to Skierków to chyba znają wszystkich, tak jak i Miniszewski chociażby, nie? Albo na przykład tutaj dom Schroederów, ale jest też jedno zdjęcie, właśnie, bo ja zrobiłem 16-18, teraz które, bo ja nie zdążyłem tego nawet przejrzeć, które są, ja je oczywiście doskonale znam, samej tej biblioteki narożnej. To jest taka rynna i taki bałagan. Jest. No, właśnie to było też takie ważne. Jeszcze mam dużo takich różnych zdjęć z tych miejsc. Miałem nawet plan, żeby, bo tam jest przedszkola i z Mostowej, a tam ktoś drzwi wystawiał, a pewnego dnia zdjęto tarczę zegara
z kościoła, żeby ją odmalować. Ja akurat na ten dzień trafiłem, jak ją malowali, no to sfotografowałem tę tarczę z wiarę, stojącą pod jakąś tam chmurką, nie? I obok jakiś stary czajnik. No i tego typu zdjęć mam mnóstwo, no i chciałbym kiedyś, pewnie zdobędę się na to i zrobię to w formie takiego małego albumiku. No i to jest to było takie dla mnie odejście od tego, co robiłem, bo ja zwykle się zajmowałem czarno-białą fotografią, się robiłem wystawę. Było takie pierwsze takie podejście do koloru. Teraz znowu robię kolorowe zdjęcia. Już też pokazywałem w Stacji Kultury jakiś czas temu taką serię pandemiczną, kiedy był lockdown, nie można było do lasu pójść, wszystko było pozamykane. No to pomyślałem sobie, że będę robił chociaż coś, tak? Jakieś zdjęcia będę robił i wyciągałem swoje grafy z piwnicy, które zbieram, bo mam taką naturę zbieracza. Świeciarza. Można tak powiedzieć. Tak, wiem, że ona ma pretensje do mnie o to na przykład, że mam w domu łopatę do chleba taką. Do pieczenia chleba, którą się wkłada chleb. To się mówi kolekcjoner. Kolekcjoner. Na przykład bardzo nie lubi mojej wypchanej kaczki albo poroży takich dość dziwnych, bo jedno jest kompletnie złamane i na dół. Ale tak ten koziołek z tym żył i taki gdzieś tam znalazłem w sklepie, też w Rumi zresztą, w sklepie ze starociami. No i tego typu zdjęcia zbierałem, potem układałem je w takie pary, które miałyby tworzyć jakieś znaczenie. No ale to już zupełnie inne jest. Teraz znowu poszedłem w stronę takich moich fascynacji martwą naturą i malarstwem holenderskim XVII-wiecznym. I takie zrobienie czegoś na nowo, no żeby zrobić, żeby jeszcze była ta symbolika, ale trochę przewrotnie, bo jeżeli tam pojawiają się bukiety kwiatów w tych martwych naturach pięknych i tak dalej, które były kosztowne i cenne, na przykład tulipany, które w połowie XVII wieku jedna cebulka czy tam para cebulek mogła kosztować całą kamienicę. To była taka pierwsza bańka. Wstawić zamiast tych wspaniałych elementów, które pojawiają się, nie wiem, na przykład tam wspaniałe obrazy Lach de Roisch, na przykład czy David de Haim. To zupełnie inaczej wygląda. Zrobić takie śniadanie po mojemu. Już pierwsze takie zrobiłem, ale to jeszcze wymaga jakiejś tam pracy. No i pewnie jak to się urodzi, to gdzieś pewnie będę pokazywał, bo jest to też moim obowiązkiem, żeby robić tego typu rzeczy. Co roku z tego rozliczają. Sam żona, ale też i przełożeni, bo jestem wykładowcą w Polskiej Akademii Technik Komputerowych i tam prowadzę zajęcia właśnie z fotografii i psychofizjologii widzenia. No to tyle mógłbym powiedzieć. Jak ktoś miał jakieś pytania co do tych zdjęć, może w ogóle... Nie, ale myślę, że wszystkie są do zlokalizowania. Chociaż to minęło te 15 lat, to zupełnie inaczej wygląda. Jeszcze mam taki plan na później. Rozmawiałem z panią Anią z Kierku. Oni prosili o zdjęcia, które zrobiłem, nie wiem, 20 parę lat temu. W piekarni, jak pieką chleb. To był jeszcze taki czas, kiedy piec, nie wiem, teraz byłem piecem, od razu nie byłem na to wtedy, chyba był gazowy, czy jakiś tam. Wszystko było robione ręcznie. Była tylko ta jedna piekarnia i było trzech piekarzy młodych, którzy to robili. Ja spędziłem z nimi tam chyba dwie noce w takim reporterskim stylu. No tak, piliśmy sobie kawę, gadaliśmy, czekaliśmy, aż ten chleb się upiecze. Ten cały proces, jak to wygląda, sfotografowałem, a pani Ania Skierka chciała, żebym jej udostępnił, bo tam
również biorę za konsekwencję różnicy powstania piekarni. Coś w rodzaju takiego albo ciągle miałbym się dokopać do tych negatywów, żeby jej to dostępić. A w najbliższym czasie chciałbym to zrobić. No i wtedy pewnie też bym postarał się jakoś zaprezentować. Zresztą umawialiśmy to z panem dyrektorem, że może coś takiego jest z panią kierowną biblioteki, że może by było takie, no bo to jest takie wszystko lokalne i bliskie i żeby to też tutaj zrobić taką, jakieś spotkanie i zaprezentować, nie, w ten sposób. Także zapraszam do oglądania i dziękuję za tak liczne przybycie. Mieszkałem tutaj i prowadziłem się tutaj 26 lat temu. Już do domu nowego, zbudowanego na działce po pradziadach. To można powiedzieć, że jestem takim dziada pradziada. Robianinem. Chociaż mój pradziadek to przybył tutaj, ale z niedaleka, bo z Mężyc. Gdyby ktoś z Państwa chciał obejrzeć pracę, to mamy w naszych zbiorach, które tutaj włożono. Tak, to jest ten ostatni, który się rzeczy, a poprzedni to jest takiej wystawy, wystawy, która była 6 lat temu w Muzeum Narodowym w Gdańsku. Była duża wystawa, wiązała się z rocznicą, tutaj na okładce zresztą jest taka napis Einfestu z Gok, to znaczy warownym grodem jest nasz Bóg. A to jest zawołanie z pieśni takiego hymnu luteranów, znaczy kościoła ewangelickiego, bodaj napisane przez Marcina Lutra i to było w rocznicę reformacji, 500 lat reformacji. A ja tam prezentuję zdjęcia, to są zdjęcia pozostałości po tych luteranach, którzy żyli obok nas. 40% ludności Unii przed wojną, to II wojną światową to byli luteranie. I mogę też tyle powiedzieć, że na przykład tu ten kościół, to ta pozostałość, to jest. Tak, tak. To jeszcze tam z tego. No, sala gimnastyczna w Gdańsku. Tak, to jest pozostałość po tym kościele. A mogę taką anegdotkę powiedzieć, że moja ciotka na przykład miała czwórkę chrzest. Też Rumianka, ale jej rodzina tu mieszka od połowy XVI wieku. Już, bo w księgach szarowarkowych są zapisani ciągle w tym samym miejscu, czyli miała czwórkę chrzestnych, dwójkę katolickich i dwójkę ewangelickich. A można i tak było. Nie? To nie było taki prosty podział na Niemców i Polaków. Różnice były religijne. Mi się wydaje, że mój pradziad, który prawdopodobnie był jakimś osadnikiem z XVIII, znaczy jego przodkowie w XVIII wieku z terenów Niemiec, niemieckie nazwisko ma, być może też byli ewangelikami, a potem przechodzili konwersję w XIX wieku. Dla mnie to było coś takiego, jak robiłem te zdjęcia, no chciałem jeszcze te resztki zachować. No, tutaj z Rumi chyba nie ma żadnego zdjęcia, no bo po cmentarzu się nie zachowało nic, drzewa. Ale masz film. Jaki film? Ale to kościół katolicki. Cmentarz jest. Cmentarz katolicki. Chodzi o stary. Teraz jest pomnik, tak, ale ja mam film zrobiony inny. Taki, ale taki mały budynek, który jest na Świętopełka, to chyba była szkółka niedzielna. Na Świętopełka. A mój budynek stoi na miejscu organistów. Organistówka. Organistówki już nie ma. Nie ma. Nie ma. A jeszcze była taka kapliczka. A obok taka, że to była szkółka. I ta kaplica pogrzebowa, już też nic z niej nie ma. Tylko ta aleja przystała. Aleja wyraźnie się rozpadła. No i też cmentarz katolicki oczywiście, ale tam są nagrobki ewangelickie, bo przez długi czas też wykorzystywali ewangelicy. Tak, no bo ten kościół i to założenie to jest połowa XIX wieku, nie? Tam pod koniec XIX. Tego ewangelickiego kościoła. 1864. No właśnie. A taka rozbudowa to 1862. Tak. No, ja jeszcze po tym
cmentarzu kuszowałem, a babcia zawsze mówiła, tam nie wolno, bo tam nasi sąsiedzi leżą i nie przeszkadzać. Ciekawostka jest taka, że ten pomnik, który stoi, kamień charakterystyczny przy Krynicy, on jest poświęcony, kto wie, czemu? Bohaterom walk z faszyzmem, prawda? Tak. I to nie bez powodu on się tam znajduje w tym miejscu, ponieważ on się znajduje dokładnie w tym miejscu, w którym dawniej stał cmentarz ewangelicki. A podczas okupacji niemieckiej terenów Rumi, na tym cmentarzu są zdjęcia, chowano między innymi żołnierzy niemieckich z charakterystycznymi czarnymi krzyżami na grobki i tak dalej. Więc powiedzmy w takiej retoryce PRL-owskiej po wojnie to dość mało elegancki, kulturalny sposób ten cmentarz po prostu zrównano z ziemią. I jako pewien taki symbol, jakby to powiedzieć, no, zmiany sytuacji politycznej postawiono właśnie pomnik, który upamiętniał nie dawnych niemieckich żołnierzy, tylko właśnie ofiary faszyzmu. Ja z opowieści mojego wujka wiem jeszcze, że tutaj nawet trochę polskich żołnierzy zginęło, bo widzisz, że Niemcy ich zabili na jego oczach. Tak, zostali tutaj zabici w tym miejscu. Mój wujek już nie żyje, ale to mi opowiadał. A cmentarz był też na terenie podwórka szkolnego, gdzie ten łącznik Tak. Bo to też w czasie wojny zostało zamienione na cmentarz. Moja mama chodziła do tej szkoły, do jedynki. Moje synu wchodziło do jedynki. Ja pracowałem przez rok w jedynce i pierwszą pracę miałem moją w jedynce. Do dzisiaj na terenie Rumi regularnie znajdujemy fragmenty na bloku. Tak, jeden gdzieś tam na cmentarzu stoi, on jest po prostu odwrócony i przekuty z drugiej strony. No, ostatnio na ulicy Kazimierskiej znalazłem. Na Kazimierskiej, tak? Biegnąc sobie po prostu. Straszne. Nie no, one były używane. To było tak w początku lat 70., a to się tak szybko wydarzyło, mi się wydaje, a nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że nawet tam ekshumacji żadnych nie było. Nie. Jest to, zostały tylko zwinięte nagrobki. Kiedyś jeden człowiek mi opowiadał, ale to było w okolicy Borkowa Lęborskiego, że pracował przy likwidacji tych cmentarzy i mówił, jak to wyglądało. Że te metalowe krzyże to bardzo fajnie mu się uderzyło raz, potem one odpadały. Kamienie należało oddać do urzędu gminy i one były powtórnie sprzedawane, co widać nam, bo to mają te charakterystyczne kształty po przeszlifowaniu, wygładzeniu, no były dalej używane jako nagrobki. A ten cały złom mówi sobie sprzedać. I wykorzystywał czas tego podsypkę do drugiego. Tak. I mówi, że to były jego najlepsze lata, bo on w ciągu dwóch lat kupił sobie malucha. Tyle zarobił. Właściwie przez dwa sezony letnie likwidował ten cmentarz. A to zupełny przypadek, bo ja się spytałem o drogę do cmentarzyka, a on zaczął mi opowiadać, że on się tym zajmował, likwidacją. A natomiast to całe założenie takie, tutaj ten kamień, ten pomnik i troszeczkę to jest zmienione, przez co się nie przyznawał, to mój wykładowca Wojciech Mokwiński był autorem tego projektu, takiego urbanistycznego. Kamień ktoś inny zaprojektował, a on całe to założenie. No ale powiedział mi, że jestem zły, bo mi to zmienili i nie przyznaję się. To miało inaczej wyglądać. No to może tyle. Dziękuję Państwu jeszcze raz. Bardzo dziękuję. Tak, jakieś pytania, jeżeli ktoś ma do mnie, to bardzo proszę. Chętnie odpowiem. Zapraszamy na ten stumek do A świat jaj funkcjonuje, sam się nie